5 godzin jednego kilometra trasy, około 3 milionów dolarów. W ciągu 2 lat zostanie ukończona modernizacja odcinka od zachodniej granicy Polski do Warszawy. Dzięki modernizacji aż 4-krotnie ma zwiększyć się tranzyt towarów i 2-krotnie przewóz osób. Niestety nie stać nas teraz na budowę linii dla pociągów jeżdżących z szybkością 250 km na godzinę, tak jak włoskie Pendolino czy 300 km, jak francuskie TGV. Koszt budowy takiej trasy jest jeszcze 5-krotnie większy. Taką inwestycję w Polsce zamierza się rozpocząć dopiero na początku przyszłego wieku. W Europie będzie już wtedy 5000 km linii kolejowych dla superszybkich pociągów.